muszę przyznać, że nagroda od studentów, bo za taką ją uznaję, jest jedną z najważniejszych nagród, bo to jest docenienie pracy dydaktycznej wykładowcy. No i muszę przyznać, że byłem bardzo szczęśliwy. Tutaj spotkałam się z takim bardzo pozytywnym odzewem. Cieszy mnie to też, że uczelnia liczy się z głosem studentów. Przez to, że podoba się Państwu moja praca, to ja się podobam pracodawcy i to mi się też bardzo podoba. Myślę, że wynika z takiego podmiotowego traktowania studentów przez tą uczelnię. I myślę, że jest to charakterystyczne właśnie dla tej uczelni. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo wielkie wyróżnienie, bardzo wielki zaszczyt. Bardzo chciałbym za to podziękować i rzeczywiście uważam, że to jest coś niesamowitego, że udało się uzyskać takie coś. W perspektywie życia uważam, że to jest pierwsza rzecz, którą jakąkolwiek wygrałem, pierwsza konkurencja, więc tym bardziej to dobrze smakuje. Nigdy w życiu chyba nie można się niczego spodziewać, prawda? Jest mi niezmiernie miło, że znalazłam się w gronie laureatów. W tym miejscu wypada mi podziękować panu rektorowi, profesorowi Czarneckiemu, że dał mi tą szansę, że mogę wykładać, czyli mogę robić to, co lubię, a dodatkowo no, wyznaczył mi dodatkowe zadania prorektora filii, którą no, mam nadzieję, że uda mi się dość dobrze rozwinąć. Wszystko na to wskazuje.